To jest piąta klasa ziemi. Tak to wygląda, no, że to jest ziemia takiej bardziej spód ma mokre, nie wiem, trudno powiedzieć, bo tam jest, gdzie te żyto jest wyżej 20-30 cm i wygląda to tragicznie. To jest piąta klasa. Takie było zachwaszczenie w tych ogórkach. To jest koparek zasiany. Tutaj też. Mimo że jest sucho, to powschodziło. Tu jest bób. Ale tu nie dbaliśmy o ten bób w ogóle. Chyba raz chwastownik poszedł. Dwa razy poszedł chyba obsypnik. Już to co jest, to jest. Już nikt tego nie będzie czyścił z chwastów. Po prostu będzie pozrywany. Jak wygląda, chciałem wam pokazać, aby tą jeszcze raz te złote piaski, tą szóstą klasę. Akurat tu jest bezorkowo to wszystko, ale tu nie chodzi o to, tu jest żyto w wysokości 2 metry. Tu jest koperek, zarósł też tutaj to wszystko, bo tu nie było nic zrobione. No, ale mniejsza z tym, nie będziemy na to chemii walić. Tu jest żyto, tam była piąta, tu jest szósta klasa, żyto ma 2 metry. Ale bo ja wiem, czy tam jest 30 cm wyżej pole, chyba jakiś inny profil glebowy. I to jest szósta klasa. I proszę zobaczyć, co tu jest. Tu chyba zaczniemy żniwa. Nie małe, ale duże żniwa zaczniemy chyba my w piersi. Tutaj wjedzie się w środek. Tu w tych kłosach, praktycznie nie ma nic. Tak wygląda. A ogólnie to nie lubię po sąsiadach w polach chodzić. Nie będę chodził, ale tak wam pokażę. To jest lucernik. Tam dalej, gdzie jest lepsza gleba, tak jak to żyto, to jest, a tutaj proszę bardzo zobaczyć. Teraz jak jeden rolnik by miał tutaj odtąd, to już jest inne, odtąd pole, tą prawdziwą, nie wiem, czy to prawdziwa szóstka, czy już oszukana szóstka, czy siódemka, czy szósta Z, odtąd pole by miał jeden rolnik. Mniej więcej to się poprawia, widzicie? Ta szóstka się poprawia. Miałby dotąd nawet, a inny by miał w tę stronę albo w tamtą stronę, no to ten by się zerwał, nie? Mówi, i orałby, i nie orałby, a ten jakiś tam plon by miał, proszę zobaczyć. To ma 2 metry wysokości to żyto. Pewnie, że to rewelacji nie będzie, no ale coś tu będzie. I to jest też szósta klasa, więc jak się niektórzy wypadają, ten ma szóstą, tamten ma szóstą, ten ma piątą. Ten ma piątą. No to tutaj też jest szósta. No. A tu jest też szósta. Bób rośnie, a tu już jest tam, widać te piaski, to już jest szósta, a tu jest piąta i co, i ogórki rosną. I tak to wygląda.